Dzień dobry panowie, witamy w naszej klimatycznej zabawie. Ja czy on, jako że jesteście razem w pokojach na wyjazdach, to sprawdzamy, czy się dobrze znacie, czy po tych 2-3 miesiącach razem tu w Olsztynie spędzonych dużo wiecie o sobie. 20 pytań po przeczytanym przeze mnie pytaniu. Od razu pokazujcie imię, które macie na kartkach, swoje albo swojego kolegi. No i sprawdzamy. Dobra, lecimy. Zgodność. Kto najszybciej wychodzi z szatni po treningu? I pokazuję wam raz. Ale i tak na odwrót odpowiedzieliście. Nie uznajemy tego. Kto ma najlepsze żarty z waszej dwójki? 0-2. Oczywiście, że ja. 0-2. Kto zabiera ze sobą największy bagaż na mecz wyjazdowy? Oczywiście Majer. 1-3. Kto jest największym czyściochem z waszej dwójki? Druga poprawna odpowiedź. Kto pije z was najwięcej kawy? Kawy? Kawy. No dobrze. No. Kolejna, trzecia poprawna odpowiedź. Kto siedzi z tyłu autobusu? Będzie łatwe. Nikt. Nikt? A to kto pierwszy... Blisko siebie siedzimy. To kto pierwszy przyjeżdża na wyjazd? Na zbiórkę na wyjazd. Dobrze, kolejna poprawna odpowiedź. Kto najdłużej siedzi w łazience na wyjazdach? Po godzinach siedzisz, więc ja wiem. Kto spędza najwięcej czasu w telefonie? O, brawo, dobra odpowiedź. Ile czasu potrafisz tak sobie siedzieć? 5 godzin. Pół godzinki? Hawka przyznaje. Nie, trochę dużo. 5 godzin, 6, 7. Kto najczęściej chodzi do fizjo po treningu z waszej dwójki? Ja nie chodzę, więc... No ja też, ja byłem razem, to ja. No, razem, no to... Tak to ja nie chodzę. Okej, okay, to zaliczamy. Kto najlepiej sprawdziłby się z waszej dwójki w aktorstwie? Dlaczego? Tak? Wybraliście na odwrót? Mi się wydaje, że ja. Dużo seriali oglądam i bym miał doświadczenie. Nie, dużo seriali oglądam. Kto najbardziej lubi słodycze? Dobrze, brawo. Kto najwięcej wyciska na siłowni? Bez jaj. Bez jaj. Bez... Takie same robimy. Nie, ciężary. No, bez jaj, nie, no, bez jaj. Kto ma... ciało ja nie, więcej, tak? Nie, nie, nie. No to ile wyciskacie? Ile ostatnio ławka ty wycisnęłeś? Ja 65, a ty? 85. Ale ja na jedną rękę. Kto ma najlepszy, najfajniejszy samochód z waszej dwójki? Brawo, pewna zgodność. Kto byłby lepszy, kto byłby z was lepszym trenerem siatkarskim? Czemu ja? No, czemu? Powiedziałem, że dasz ty, że ty. Kto najczęściej chodzi do fryzjera? Ja nie chodzę. Ja rzadko, ale to chyba troszeczkę. Niech będzie. Kto ma najwięcej rozmów indywidualnych z trenerem Javierem? Ja? Ani raz nie miałem. Ja też rozmowy. Nie miałem, miałem jedną. No. Kto ma lepszą zagrywkę? Dlaczego, tak? Majer gra flota, ja ładował z góry. Na pewno. Ostatnie trzy pytania. Kto byłby lepszym piłkarzem? Ja napastnikiem, Majer bramkarzem. Zależy, ja. Tak, tak. No. A Hawka, co ja ale lepsze wykończenie na siebie. Hawka się biega, ja lepiej wykończam sytuację. Kto z was częściej zabiera ze sobą coś do czytania na wyjazd? Do czego? Do czytania. No, nikt na raczej. Nikt nie czyta? Nie czytam. No to jest anulacja pytania. No i na sam koniec. Kto z was jest większym showmanem? Showmanem? A? Chyba nikt. No nikt. Dlaczego? To jest moja odpowiedź. No to kurde. No to pytanie ekstra, dlaczego być warto w poniedziałek w Iławie na meczu z Katowicami? Będzie to świetny mecz na pewno. Świetny mecz, zapraszamy kibiców i będzie ogień.